Ja jestem pod mocnym wrażeniem. Wiedziałem, że jest to bardzo dobry film, ale nie sądziłem, że aż tak. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, to jest oczywiste. Czy trudno było zdobyć zaufanie tej rodziny, czy od razu się zgodzili na udział w filmie, czy też musiała pani je, tę rodzinę długo przekonywać? To znaczy, właściwie ja ich nie przekonywałam do niczego. To było tak, że zanim weszłam w zdjęcia, to spędziłam z nimi wiele miesięcy, podczas których sama się zastanawiałam, czy w ogóle podjąć ten temat. Jak ten film zrealizować, no, czy on miałby być w ogóle, no bo też to nie od razu było oczywiste. No i to właściwie taki był proces oswajania siebie nawzajem, a takiego przekonywania. Miałam takie poczucie, że oni też muszą to poczuć, muszą chyba też jakoś zechcieć w tym uczestniczyć, a takie przekonywanie ich na siłę, myślę, że nie byłoby dobre dla filmu, bo nic na siłę po prostu. Ile zdjęcia trwały? Czyli praca z tą rodziną, ile miesięcy? Okres zdjęciowy trwał ponad rok, ale dni zdjęciowych było 35, czyli one były rozłożone na przestrzeni roku. Trzech mniej więcej 3 dni w miesiącu, tak średnio, ale to oczywiście nie zawsze było. Czasem mieliśmy dłuższe przerwy, 3 miesięczne na przykład, a czasami było tak, że kręciłyśmy na przykład cały tydzień, jak była taka potrzeba. Ale nie widać upływu roku, prawda? Przepływu miesięcy. Czy to jest celowy zabieg? Ja myślę, że troszeczkę widać, choćby po wyglądzie bohaterów. Tam w tej pierwszej scenie, w której Nikodem próbuje zapiąć pasek, on jest wyraźnie młodszy niż w tej ostatniej scenie, kiedy też próbuje zapiąć pasek. Jeszcze jedno ważne pytanie. Przy tego typu filmach, przy filmach dokumentalnych, ile jest w tym filmie elementu kreacji, a ile autentyzmu? Dla mnie najważniejsza była tak zwana prawda emocjonalna, czyli cokolwiek robiłam, nie wiem, jakiekolwiek zabiegi inscenizacyjne w filmie, to ważne było dla mnie to, żeby nie robić niczego wbrew bohaterom. Nigdy nie prosiłam ich o coś, żeby, nie wiem, odegrali czy powtórzyli. Natomiast rzeczywiście pracowałam, zanim weszłam w zdjęcia, nad scenariuszem i film powstał według scenariusza, oczywiście nie w 100%, no bo jest to film dokumentalny, więc wiadomo, że dużo rzeczy wydarzyło się gdzieś po drodze przypadkowo i nie były w żaden sposób zaplanowane przeze mnie. Natomiast rzeczywiście sam pomysł komunii wyszedł, właściwie tak się zrodził podczas właśnie tego okresu przygotowawczego. Ja dowiedziałam się w międzyczasie, że Nikodem nie został do komunii dopuszczony, dlatego że ksiądz uznał, że nie jest gotowy duchowo, chyba tak to tłumaczył, to wiem z relacji Oli. No i ja w międzyczasie, tak przygotowując się do zdjęć, zdarzało się, że chodziłam z nim na lekcje na przykład do szkoły i trafiłam kiedyś na lekcję religii i byłam świadkiem takiej sytuacji, w której katecheta poprosił dzieci o spisanie 10 przykazań z tablicy. Nikodem nie wykonał tego polecenia, natomiast napisał swoje własne przykazania, 10 bardzo ładnych, takich osobistych i przejmujących bardzo przykazań. Myślę, że to było coś, co jego osobiście jakoś, no właśnie, przejmowało, na przykład nie przezywaj, nie śmieć,
bądź opiekuńczy, nakarm mnie, taki miał właśnie swoje, w każdym razie ułożył swój własny dekalog. I to wydarzenie zainspirowało mnie do tego, żeby no właśnie pomyśleć o tym scenariuszu w tym kierunku, to znaczy, żeby go gdzieś w tym kontekście takim właśnie, takim religijnym pokazać i przez to, żeby pokazać, że on właśnie jest taki niezależny, bardzo kreatywny. I że wchodzi w dialog z religią w jakimś sensie. No i ta komunia tutaj wydawała się idealna, jako właśnie taki pomysł, że właściwie wokół tej komunii można byłoby tą historię opowiedzieć, również dlatego, że wiedziałam, że komunia będzie takim pretekstem do tego rodzinnego spotkania, a przecież to było tak naprawdę tematem tego filmu. Komunia nie jako pierwsza komunia, tylko komunia rozumiana jako więź. Więc jakby o tym opowiadałam, więc ta komunia się wydawała takim idealnym spoiwem tej historii. Zaproponowałam bohaterom, spytałam, czy oni w ogóle jeszcze, no bo wiem, że tam jakieś tam były próby wcześniej, czy oni by jeszcze chcieli raz spróbować Nikodema wysłać do komunii i oni się bardzo dobrze zareagowali na to. Zależało im, żeby Nikodem był taki jak inne dzieci, a przecież wszystkie dzieci w Polsce mają komunię. No i przyklasnęli i tak to się rozpoczęło. No tam jest wiele autentycznych emocji. Widać to chociażby po reakcji członków rodziny na to, że mama jednak odchodzi, tak? I to są autentyczne emocje, prawda? No tak, to właściwie no, to nie są aktorzy, to są prawdziwi ludzie i to są prawdziwe emocje, więc tutaj nic nie było podgrywane. I stąd wydaje mi się, że ta emocjonalna prawda właśnie na ekranie no, to widać, prawda, że tam jakby no, to nie jest odegrane w żaden sposób, bo wydaje mi się, że jednak to byłoby czuć. Znaczy myślę, że po jakichś tam wielu próbach oczywiście to może by się w końcu udało to jakoś zagrać, ale to nie było wielu prób, to właściwie za każdym razem to było łapanie tych emocji w danym momencie. Czyli bohaterowie szybko oswoili się z kamerą i z ekipą? No nie wiem, co to znaczy szybko. Chyba nie tak szybko raczej. Zanim weszłyśmy w zdjęcia, troszkę było takich właśnie prób z kamerą, żeby ich oswoić z tą kamerą, żeby oni się tam poczuli w miarę swobodnie. Myślę, że to się dosyć szybko udało, najszybciej z Nikodemem, dosyć szybko z Olą, ale też nie w każdej sytuacji, no bo jednak to były bardzo takie intymne sytuacje rodzinne, więc wiadomo, że właściwie do końca bywało, że ja miałam takie poczucie, że oni po prostu no, nie czują się komfortowo. I zresztą my też nie czuliśmy komfortowo, będąc tam i nagrywając te rzeczy momentami oczywiście. Największy problem chyba z kamerą miał tata. On chyba jakoś tak czuł tą kamerę do końca i pamiętam, że no, dużo czasu zajęło, aż on przestał na przykład patrzeć w obiektyw, co zawsze było dosyć no takie czasami męczące, kiedy właśnie w trakcie ujęcia jakiejś takiej sceny, która dobrze się zapowiadała, nagle Marek nie, po prostu patrzył wprost w kamerę, w obiektyw, a wiadomo, że taki miał trochę inny charakter. Oddamy głos. Bardzo proszę, jeśli ma jakieś pytania. Proszę. Dzień dobry, witam, Krzemarz Sartenda. Pan mi zabrał 3 pytania, także... Ale tak, przede wszystkim ja chciałbym, żeby ten o chłopcu coś więcej, żeby pani powiedziała. Tam jest dużo w filmie takich właśnie mało intymnych zdjęć, ujęć. To gratulacje, że pani się udało tak przekonać, co
znaczy inaczej, może takiego zaufania do siebie wyrobić, że to nie jest kamera gdzieś tam skąta, nieruchoma, tylko taka wprost. Także tu gratulacje, ale to pan mi zabrał, mi pani odpowiedziała na to pytanie. I rozumiem tych członków rodziny, nad którymi pani pracowała, to odpowiedziała pani o tym, ale jak się udało na przykład tą matkę przekonać? A oprócz tego jeszcze było bardzo dużo tam takich ujęć w innych środowiskach, wśród tych księży na przykład, prawda? Zresztą bardzo ładne zdjęcia tam w tym kościele, czy tam ta pani przy tej kapliczce, albo te dzieci, które tam towarzyszą tej Oli. Zresztą Ola świetna, w ogóle ja myślę, że ona wymagałaby jakiejś opieki, bo kamera ją lubi, strasznie fotogeniczna postać i z niej mogłaby powstać naprawdę świetna aktorka. To moje spostrzeżenie tak w ogóle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, ale już jakieś tam propozycje nawet zawodowe, aktorskie dostała w międzyczasie. Chyba wcześniej jakoś się odrzucała, ale jakoś tak ostatnio coś mówiła, że może nawet miałaby na coś ochotę. Czyli pytanie jest o Nikodema, dobrze zrozumiałam? O Nikodema, tak. Tą historię. To znaczy Nikodem w tej chwili nie pada, ani razu zdaje się. Nikodem ma autyzm. To słowo nigdy nie pada w filmie z takiego powodu, że to jest jakiś też komentarz do tej sytuacji, mój komentarz, a mianowicie ja miałam taką obserwację, że właściwie ten jego stan jest ignorowany przez otoczenie, na przykład w szkole, no bo wiadomo, że jak się o jakimś problemie nie mówi, to nie trzeba się nim po prostu zajmować. Ja rzeczywiście takiej opieki profesjonalnej, no w gruncie rzeczy nie miał, miał jakiegoś nauczyciela wspomagającego, ale pomimo, że osoby w środowisku Nikodema wiedziały o jego kondycji, wiedziały o sytuacji rodziny, właściwie nikt nie pomógł Nikodemowi przez wiele lat. I więc on był takim trochę zaniedbanym dzieckiem. Też nie pada to słowo nigdy z ust rodziny. Ale to wynikało z kolei z tego, że im naprawdę zależało, żeby Nikodem po prostu był normalny, jakkolwiek źle to brzmi, ale tak rzeczywiście było, więc oni jakoś też tak niechętnie o tej chorobie jego mówili, starali się po prostu, żeby no, jak inne dzieci poszły do komunii, żeby też w tej rodzinie były prezenty i rodzinny obiad komunijny, więc żeby było normalnie. Natomiast Nikodem rzeczywiście on nie jest bardzo zaburzony, z takim bardzo szerokie spektrum, mniej więcej jego pani psycholog tak to oceniała, że jest mniej więcej w połowie, czyli dosyć dobry, w takim wysoko funkcjonującym autystykiem, no ale na pewno wymaga takiego wsparcia, no bo nie jest taki w 100% samodzielny. A jakie było drugie pytanie? Drugie pytanie, matka, jak się udało te zdjęcia z nią przeprowadzić i jak się zgodziła wystąpić w filmie i ciąg dalszy pytania, dlaczego się wyprowadziła i co dalej się potoczyło? Więc ja z matką też zanim nagrałam te dwie sceny ostatnie, spędziłam też sporo czasu takiego. To ja się wtrącę. To jeszcze co było przyczyną, że ona się wprowadziła? Znaczy, czy dlaczego się wprowadziła? Jak udało się ją nakłonić, żeby wystąpiła w tym filmie? I co dalej się wydarzyło? To też nie jest tak, że ja ją właśnie nakłaniałam. Ja myślę, że to. Nie, to są moje pytania. To było tak bardziej, że no, ona wiedziała, że ja robię film o jej dzieciach. Znała doskonale moje intencje. Wydaje mi się, że miała takie poczucie, że ja jej nie oceniam i dlatego też nie miała, znaczy obawy miała oczywiście, żeby wystąpić, ale nie na tyle duże, żeby się nie zgodzić. Wprowadziła się, no to trochę z tej rozmowy na ławce pomiędzy tatą a Olą mamy informacji, dlaczego się zdecydowała wprowadzić. Ta jej sytuacja osobista była dosyć nieciekawa wtedy z jej byłym partnerem, więc wybrała rozwiązanie, no wierzę, że wierzyła, że najlepsze z możliwych.
więc nie za bardzo miała wyjście. Po prostu nie miała po prostu dokąd pójść. Natomiast no, w tej chwili sytuacja też się zmieniła. Tata Oli zmarł rok temu. No i teraz dziećmi zajmuje się mama. Wzięła je do siebie, także mieszka teraz z trójką. Czy już odpowiedziałam na pytanie, czy jeszcze tam coś było? Odpowiedź gorsza, no nie wiem. Ale mają się wszyscy dobrze, naprawdę. Myślę, że znowu jest ta sytuacja, że naprawdę wszyscy się starają i mama się też stara. Myślę, że jeszcze tak dostała w końcu szansę, żeby już jako dorosła kobieta no, zafunkcjonować jako matka, no bo jednak była bardzo właściwie dzieckiem, 18-letnim, no właściwie jeszcze dzieckiem można powiedzieć, kiedy się urodziła Ola, więc nie za bardzo też, myślę, miała jakąś... Trudno ją ocenić, prawda? Dwoje dzieci w tak młodym wieku, sama nie miała też najciekawszej sytuacji rodzinnej, nie dostała tego, co powinno dostać każde dziecko, więc trudno się dziwić, że podejmowała takie decyzje. No to w takim razie to mniej się odnosi, nie ujmując pani reżyser zdolności artystycznej, ale takiej czystej ciekawości życiowej, pytam, żeby dopowiedzieć historię, którą przyjemność, nie wiem, czy przyjemność, doświadczaliśmy. To co się stało, że te dzieci zostały z tatą, a mama nie była obecna, chyba że ja coś przeoczyłem? No, po prostu tak zdecydowała odejść. Jakoś nie czuła się na siłach, była młodą dziewczyną i poczuła, że no chciałaby pewnie jeszcze czegoś doświadczyć w życiu. Nie do końca chyba się też odnalazła w roli matki. No i tak zdecydowała po prostu o odejściu. Tak, też no, gdzieś tam zawalczyła o siebie. No. Myślę, że w naszym kraju zwłaszcza, ale nie tylko w naszym kraju, jak mężczyzna odchodzi od rodziny, no to właściwie nie zadaje pytań, prawda? Jak kobieta podejmuje taką decyzję, no to wszyscy ją oczywiście oceniają bardzo łatwo, że jest tam dorodną matką i tak dalej. Myślę, że to jest niełatwo być matką w Polsce. Ale to inny temat. Ja pytam z czystej ciekawości, bo nie wiem, czy coś przegapiłem, czy po prostu faktycznie nie było powiedziane. Nie, właśnie nie było powiedziane, ale to celowo nie wyjaśniam tej sytuacji, no bo... Z ciekawości pytałem, ale może zająłem już czas, to może ktoś inny jeszcze... W filmie nie ma komentarzy autorskich. Jeśli jest komentarz, to tylko na zasadzie budowy układu zdarzeń i dramaturgii. I właśnie to, co pani reżyser powiedziała, że tak naprawdę głównym tematem filmu jest więź w rodzinie i to, jak te osoby przeżywają te autentyczne emocje. Mhm. Proszę, zachęcam do pytań. Tak tylko odpowiem jeszcze a propos tego komentarza. Ja myślę, że tam jest sporo komentarzy jednak w tym filmie, bo jednak tam są jakieś takie dosyć konkretne decyzje, na przykład jeśli chodzi o ustawienie kamery, które są na przykład komentarzem na temat roli szkoły czy kościoła, czyli wywiązywania się z pewnych ról instytucji, prawda, które powinny wspierać rodzinę, a tego nie robią, więc wbrew pozorom tam jest sporo takiego komentarza, myślę, od autorskiego. Ja mam pytanie, które jeszcze, jeżeli można. W którym roku były kręcone zdjęcia? Bo nie ukrywam, że tam na tym dokumencie, gdzie jest pokazana jej komunia, jest 88 rok, więc być może ustawienie... To tych zdjęcia nie kręciłam, ale 2014 to był ten główny okres zdjęciowy. Czyli na kamerze najprawdopodobniej była ustawiona zła data tej komunijnej, rozumiem? Nie, ona była dobra, to jest komunia matki. A to matki komunia? A, to zmieniło, okej. Okay. Jaka różnica wieku między Olą a Nikodemem? Rocznikowo rok, a tak naprawdę, no prawie dwa lata. Dwa lata. Dobrze, dziękuję bardzo. Tutaj pani miała pytanie. Pani wspomniała o tym nauczycielu wspomagającym w stosunku do Nikodema. No i chciałam tak zapytać, czy Nikodem chodził do szkoły z oddziałami integracyjnymi, czy do normalnej państwowej?
chodził do takiej zwyczajnej podstawówki i tam miał nauczyciela pomagającego przynajmniej przez jakiś czas, nie przez cały czas. A w tej chwili jest w szkole średniej i tam już jest taki, właściwie taka szkoła dla dzieci z różnymi dysfunkcjami, więc teraz ma troszeczkę ta edukacja już taki bardziej indywidualny charakter. Nie myślała Pani o nakręceniu filmu na temat szkoły z oddziałami integracyjnymi? Nie myślałam. Nie myślałam, bo to, ale także o instytucji nakręcić, czy? Ja teraz na przykład odbywam właśnie praktyki w szkole z oddziałami integracyjnymi. No i w klasie jest 5 osób niepełnosprawnych. No i jest dodatkowo nauczyciel wspomagający. No i klasa też wspomaga te dzieci niepełnosprawne. No i jest na przykład chłopczyk z autyzmem, który siedzi razem z drugą koleżanką, która nie ma żadnej tam dysfunkcji, bardzo dobrze sobie radzi z nauką i ona właśnie też mu dużo pomaga, bo nieraz też on nie wie, co zrobić na lekcjach, no to na przykład pyta się tej dziewczynki, co ma na przykład teraz robić. I ona mu na przykład pokazuje, ja otworzyłam na tej stronie, ty też otwórz. Jakby nie wykonuje za niego tych działań, tylko jakby tak samo współpracuje, jakby współpracowała z tymi rówieśnikami. No to myślę, że to jest ciekawy temat, ale ja chyba bardziej się koncentruję na jakichś takich tematach, gdzie są jakieś... Pewnie jest bardziej smutno, są jakieś konflikty, ale są reżyserzy dokumentalni w Polsce, którzy podejmują takie tematy bardziej optymistyczne. Trzeba im zasugerować, może będą zainteresowani. A Pani tam pracuje, tak? W tej szkole? A praktyki? A ja chciałam powiedzieć tak, że strasznie mnie cieszy, że to, co Pani powiedziała, bo Pani film pomógł tu bohaterowi, to jest optymistyczne w tym wszystkim. I to jest fantastyczne. Czy pomógł? No, ja myślę, że tak. Sama Pani mówi. Może troszkę... Wie Pani, że się filmowa, może to na pewno by pomogło. Pani to zresztą mówi. I to jest fajne, jakby tak jak Pani, no, tak jak Pani mówi, bo to jest smutne. Chociaż niektórzy się śmiali, ale to jest bardzo troszkę smutne. No ja mam nadzieję, że te sceny zabawne, że to byłam być tylko smutne, to może byłoby pewnie nie do przejścia, ale zależało mi jednak, żeby tam było trochę też światła w tym filmie. Jest. To dobrze. No to ja mam jeszcze 2 pytania w takim razie. Bardzo proszę. Jedno zapomniałem właśnie. No to jedno przecież. Nie, już wspomniałem. Jedno tak, jeżeli Pani się spotkała z tą historią, czy nie przeszła Pani przez głowę myśl, czy na przykład nie zamienić tego powieść fabularną, czy po prostu zakochała się Pani w tych ludziach i w tej opowieści, albo taką zobaczyła tam ładunek emocjonalny, że to jest opowieść, że to jest historia warta po prostu uwiecznienia na taśmie. A drugie pytanie jest zupełnie inne, odnosi się bardziej do Pani osoby. Jakie następne plany? Czy dokumenty, czy coś z fabułą? Gdzie Panią zobaczymy? Gdzie będziemy mogli podziwiać kunszt? Dla mnie tak naprawdę to nie ma aż takiej dużej różnicy, czy to jest dokument, czy fabuła. Myślę, że o dokumencie staram się myśleć jako w realii, na przykład nie wiem, pisząc scenariusz, w ogóle jakoś tam się przygotowując do filmu, mam takie podejście właśnie, że robię film fabularny i pewnie w fabule, jeśli ją zrobię, będę szukała czegoś zupełnie przeciwnego, to znaczy pewnie będę bardziej czerpała z dokumentu. Co mnie najbardziej chyba teraz interesuje, to jest w ogóle coś, co jest na granicy dokumentu i fabuły, co oczywiście już wiele osób wcześniej robiło. I po prostu niedefiniowanie nawet tego, czyli czy to jest dokument, czy to jest fabuła. Są takie tematy, które być może zrealizowane dokumentalnie stanowiłyby spore ryzyko dla bohatera, więc może wtedy można byłoby zrobić coś, co nie zdradzałabym
na ile to jest fabuła, na ile dokument. Chyba coś takiego na granicy by mnie teraz najbardziej interesowało. Ale to była prelekcja do mojego pytania. Pytanie było, jeżeli pani się z tym spotka. I teraz co ja dalej będę robić, tak? Nie, nie. Pytanie było, jak pani z tą historią się spotkała, czy nie pomyślała pani, czy by nie zrobić z tego filmu fabularnego? Nie, właściwie było odwrotnie. Najpierw myślałam, że będę robić film fabularny, krótki, a potem spotkałam tą rodzinę i właściwie nie miałam od razu takiego pomysłu, że chcę zrobić o nich film. No bo tak jak mówię, nie miałam pomysłu na to, jak tą historię poprowadzić, więc dopiero po wielu miesiącach pojawił się ten pomysł komunii i wtedy jakoś poszło, ale przez wiele miesięcy to nie jest takie proste, że no, tam się nic, znaczy no nic, no, to nie jest tak, że się stawia kamerę i to się wszystko dzieje, to jest trochę bardziej skomplikowane i jednak wymaga jakiegoś pomysłu, przemyślenia tego, co rzeczywiście tam jest istotne, no bo ta rzeczywistość jest tak bogata i tam się dzieje tyle rzeczy, a jednocześnie się nic nie dzieje, zwłaszcza jak się jest z kamerą. To jeszcze jedno pytanie w takim razie. Jak się udało pani trafić na tą rodzinę i na tą historię? Co było powiedziane już na początku. A to mi nie było, to przepraszam. A to przepraszam. Tak. Ktoś jeszcze? To te plany jeszcze. Proszę sobie to zapamiętać. Może ktoś ma jeszcze jakieś inne plany? No tak, to teraz właśnie tak przymierzam się do dwóch projektów. Jeden jest dokumentalny, ale właśnie jest taki na granicy trochę dokumentu i fabuły. A w międzyczasie piszę scenariusz popularny. To powiem ci, na pewno pod wrażeniem przypadek Pekosińskiego, tak, Rulikiewicza, pewnie ulubiony film pani, bo to też tak na granicy, tak, dokumentów, fabuły. Aha, dokładnie. Pani Anna dużo podróżuje, może pytanie o najciekawsze spotkanie, proszę. No to ja zadałem to pytanie. Najciekawsze spotkanie z widzami. No na pewno takie najbardziej egzotyczne było spotkanie z mnichami buddyjskimi w Japonii. Mieliśmy właśnie pokaz na takim najstarszym w Azji festiwalu dokumentalnym i mnisi z lokalnego klasztoru Zen poprosili o pokaz taki zamknięty na właśnie, bo szukali jakiegoś tematu o tematyce, filmu o tematyce religijnej. No i festiwal tutaj zasugerował, że tam im pokazał kilka i oni sobie wybrali komunię, więc to spotkanie z mnichami było na pewno jednym z tych najbardziej najdziwniejszych, może tak, ale jednocześnie taki najpiękniejszy. No jednak to było duże przeżycie dla mnie. Sporo było tych pokazów i tych wyjazdów. Każdy był inny. To były oczywiście czasami bardzo poruszające spotkania. Także to długo. Tak, to na Ukrainie, to właśnie kiedy taki mały chłopiec 8-letni zapytał po obejrzeniu filmu, czy ja miałam trudne życie. I to słyszę takie pytanie od 8-latka, też było dosyć takim mocne to było przeżycie. Jestem zachwycona tą delikatnością, jak i pani przedstawiła tę trudną sytuację właśnie dzieci w tej trudną sytuację w ogóle rodziny, no, ale przede wszystkim dzieci, że ta dziewczynka, córka bierze na siebie ciężar jakby całego domu, no bo i tu o ojcem się opiekuje, żeby nie pił, prawda, żeby i że tej matkę chce pogodzić też. I pięknie to pani przedstawiła, to jest takie dla wszystkich pouczające. Rodzina. Bliżej się troszeczkę swojego egoizmu. Bardzo mi się podoba i ta pani delikatność. Ja to odbieram jako bardzo delikatnie, pani weszła w tą rodzinę i przekaz jest cudowny dla mnie. Bardzo dziękuję. No to jest najlepsza recenzja tego filmu.
Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę. A jak Ola sobie radzi teraz? Dalej jest opiekunką rodziny? Trochę się tak wyemancypowała i skupiła się na własnym życiu. Jest w liceum. Jakoś właśnie ostatnio rozmawiałyśmy, coś myśli o aktorstwie, może nawet studiowaniu aktorstwa. Więc jest okej. Okay. Myślę, że jest w takim dobrym momencie w życiu. Ma 19 lat w końcu. To fajny moment. To ja znowu mam pytanie. No bo właśnie my pani zadajemy dużo pytań odnośnie tych bohaterów pani filmu, których pani nagrała dawno temu, jakiś czas temu, prawda? Czyli upłynęło dużo czasu. Pani sama powiedziała, że spędziła dużo czasu, żeby ten film nagrać, choć te dni zdjęciowe zajęły mniej. Więc teraz ja mam pytanie odnośnie duszy autora albo sięgające wnętrza reżysera takich filmów, który jak widać porusza tematy trudne i bardzo emocjonalne, bo każdy z nas, każdemu z nas zaparł dech chyba na cały czas trwania tego filmu, który pani nam tutaj wyświetliła. Na ile, jeżeli poświęca się rok swojego życia, żeby coś takiego nagrać, wchodzi i uczestniczy się w tym życiu, to ja przypuszczam, te osoby, które pani tam ujęła, jakby zostają, na jak długo zostają, czy można się jakoś pożegnać, czy to jest tak, że jakby chodzi potem pani na co dzień tam z tymi osobami, które kiedyś pani poświęciła swój czas, ujęła i one się pojawiają w pani myślach, czy pewnie tak, ale o tym, o to chciałbym spytać, żeby pani powiedziała, jak potem na przykład jest się, bo to chyba jest też trudne rozstać się z tymi osobami, jak pani sobie z tym radzi, jak do tego podchodzi, jak to przeżywa, to jest takie. Ja myślę, że to jest taka relacja, bo to jest to pytanie o relacje między bohaterem a reżyserem filmu dokumentalnego i wydaje mi się, pewnie to za każdym razem inaczej. Czasami pewnie się zdarza, że ludzie mają tak siebie serdecznie dosyć po tym wspólnym czasie, że po prostu się rozstają w pokoju albo i nie w pokoju. Są takie relacje, które przetrwają lata i ja życzyłabym sobie, żeby ta nasza relacja trwała. Oczywiście jesteśmy w kontakcie. To nie jest tak, że ja mam jakieś takie poczucie obowiązku w stosunku do tej rodziny. To absolutnie nie jest tak. Myślę, że mamy taką autentyczna więź, po prostu się nawiązała. Jesteśmy obecni w swoich życiach. Dzwonimy do siebie, pomagamy sobie, jeśli jest taka potrzeba. Także to są bardzo fajni ludzie po prostu. Myślę, że to nie wynika, tak jak mówię, z jakiegoś mojego takiego poczucia, że ja jestem coś im winna. Oczywiście bardzo dużo im zawdzięczam, ale to nie dlatego ta relacja trwa. Jeśli można jeszcze jedno pytanie, chciałem w ostatniej chwili. Oglądaliście razem ten film, w jakim składzie i jak reagowali? Ta pierwsza projekcja, taka zupełnie pierwsza, to jednak nie miałam takiej odwagi, żeby im pokazać to razem, to znaczy, żeby oni byli razem, żeby to obejrzeli wspólnie. Jakoś miałam takie poczucie, że wolę im to pokazać każdemu z osobna, bo nie do końca byłam pewna, jak zareagują. Natomiast ta druga projekcja to już była ta premiera na warszawskim festiwalu i na tej premierze byli obecni wszyscy, łącznie z mamą. To było duże przeżycie, myślę, że dla nas wszystkich, i dla ekipy, i dla bohaterów. Natomiast byli bardzo poruszeni. Na szczęście chyba nie mieli takiego poczucia, że zostali
w jakimś sensie użyci czy wykorzystani, jakoś chyba po prostu się polubili w tym filmie, krótko mówiąc. Chociaż Ola miała jakiś tam zarzut do mnie, że Nikodem właśnie się świetnie broni, bo jest taki zabawny, ona jest zawsze wkurzona i tak zostanie już zapamiętane, że widownia po prostu jej nie polubi, więc jednak się potem przekonała, że oczywiście jest zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy jedno pytanie. Opiekunem był Jacek Bławut, świetny dokumentalista, między innymi film Nienormalni. Trochę podobne, to znaczy są podobne elementy. Najcenniejsza jedna rada, jaką otrzymała pani od Bławuta, albo 10. No, tych rad pewnie można byłoby wymienić sporo, natomiast pamiętam taką naszą rozmowę. Jakoś tam na początku, jak pokazywałam pierwsze materiały i jakoś tak zgodziliśmy się do tego, ale to chyba właściwie od niego wyszło, z tego co sobie przypominam, że właściwie każda scena w tym filmie jest i powiem, że wtedy jeszcze nie było wszystkich, ale że powinna być scena o miłości. No więc to mi tak przyświecało potem przez ten cały okres zdjęciowy i potem montażu. Żeby rzeczywiście w ten sposób o tej historii pomyśleć, że właściwie każda scena mogłaby być sceną o miłości. Dla mnie to jest film, który po prostu, bardzo pani, za który bardzo pani dziękuję, uważam, że to jest zwołanie o pomoc do społeczeństwa. Pomóżcie jeden drugiemu, jak zachodzi potrzeba. I że pani była tym aniołem stróżem dla tej rodziny i dla tej właśnie Oli, która spełniała jakby rolę wychowawczą dla swoich rodziców. Także bardzo dziękuję za ten film. Brak jak gdyby, zauważyłam, że brak jak gdyby instytucji, która interesowałaby się tą rodziną. Bo i szkoła miała małe zainteresowanie, choć pani mówiła, że w szkole był jakiś tam psycholog. On przecież powinien być przeprowadzony przez poradnię psychologiczną, nie wiem, chyba pani wie na ten temat, czy był prowadzony. Moja akurat córka jest po psychologii i zajmowała się dziećmi z autyzmem i właśnie docierała do dzieci w przedszkolu i potem kierowała do tych poradni. Czy to były rodziny patologiczne, nie tylko patologiczne, ale tutaj była taka sytuacja, że jest ta Ola przepytywana przez kogoś, chyba przez jakiegoś z instytucji społecznej czy kuratora, jakie ma relacje z ojcem. I w sumie ta Ola nic nie powiedziała. Właściwie powiedziała, że jest wszystko okej. Prawda? No tak, no właśnie to jest. To jest właśnie, bo jest to, jak córka mi opowiada, bo ja nieraz z córką na ten temat rozmawiałam, słuchaj, a jak ty rozmawiasz z rodzicami na przykład. No rodzice mówią, że no taki jest niegrzeczny, bo to, a to nie trzeba do przychodni żadnej, nie trzeba żadnego wspomagania, on wyrośnie. Od tego typu były rozmowy. A no tam jeszcze, bo robiła badania przy pomocy komputera, tam taki program był, gdzie wykrywano właśnie zachowanie tych dzieci, takie czy inne. No a tutaj właśnie wyszła taka sprawa i pani na pewno się spotkała z tym, że tworząc ten film, że zainteresowanie szkoły
tym dzieckiem, to było bardzo małe. No tak, no w ogóle zainteresowanie tą rodziną, prawda? Tutaj nie było, chyba zabrakło takiej uważności w stosunku do tej rodziny ze strony rozmaitych instytucji, bo to nie tylko szkoły, ale też opieki społecznej. To właśnie kurator, który załatwia z dzieckiem sprawy dorosłych, co też przecież nie powinno mieć miejsca, czy wreszcie kościoła. Więc generalnie jest taki też trochę komentarz na temat takiego no, niewydolności systemu, prawda, pomocy rodzinie, że jednak ta rodzina, dużo się o niej mówi w Polsce i jest właściwie na ustach wszystkich polityków, kościoła i tak dalej, a w praktyce bywa, że to tak właśnie wygląda. No nie, no to wiem, bo ona mi nieraz opowiadała, a tym bardziej, że to jest Warszawa. To jest takie małe miasteczko niedaleko Warszawy. Aha, aha, aha. No, to ja jeszcze z córką porozmawiam na ten temat. Ona, dziękuję, jej muszę nawet polecić, może oglądała ten film, na pewno, przypuszczam. Podyskutuję z córką, ona pracuje teraz w Warszawie, w instytucie właśnie, nie zajmuje się bezpośrednio właśnie autyzmem, ale przez pewien czas zajmowała się, więc wiem coś na ten temat. Dziękuję Państwu za udział w spotkaniu. Pani Anna wraca do Warszawy i ja powiem się o tym. Proszę Państwa, jutro gościem będzie Piotr Kotowski, seans o 19.30 film Cygan, a o 17.30 duży zeszyt. Zapraszam. Dobranoc.